Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą czasy saskie, czyli rządy królów Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa, a także w międzyczasie Stanisława Leszczyńskiego. No, on oczywiście nie był Sasem, ale też jakby tutaj będzie nam podchodził pod temat. Kiedy umiera Jan III Sobieski w 1696 roku, rozpoczyna się ostra rywalizacja o tron Rzeczypospolitej. Tutaj na początku duże szanse miał syn króla Jakub, o którym sobie mówiliśmy. Jan chciał, żeby przekazać mu dalej to, co zaczął i żeby on dokonał dobrych zmian w Rzeczypospolitej. Jednak tutaj wszystko się zaczęło rozpadać, gdyż żona Sobieskiego, znaczy już wdowa po nim, zaczęła faworyzować młodszego syna Aleksandra i cały ten obóz skupiony wokół Sobieskich się rozpadł. Tutaj innym kandydatem był książę Conti z Francji. Mimo hojnych podarunków, które wręczał szlachcie, nie udało mu się tej szlachty tak mocno przekonać, tak jak dokonał tego książę Fryderyk August z dynastii Wettinów, elektor Saksonii. Przeszedł on na wiarę katolicką, czym zyskał sobie bardzo dużą sympatię wśród katolickiej szlachty, która stanowiła większość. Jednak po raz pierwszy tutaj nie zadecydował sam głos szlachty, a trochę wsparcie obcego wojska, gdyż tutaj Fryderyk August zapewnił sobie poparcie Rosji i Habsburgów, którym zapewnił kontynuowanie wojny z Turcją, rządząc Rzeczpospolitą, i w ten sposób zapewnił ich wsparcie, wkroczył do Rzeczypospolitej z wojskiem i w 1697 roku koronował się na króla jako August II. No ale to nie była jego największa ambicja, on sam miał ambicje większe, myślał, że zdobycie korony Rzeczypospolitej to będzie tylko etap w dalszej karierze i starania się o koronę cesarską. Sama Saksonia, której był władcą, w wyniku wojny 30-letniej powiększyła się o Łużycę, była krajem dobrze rozwiniętym gospodarczo, liczyła około 2 milionów mieszkańców, co było więcej niż wtedy w Prusach. Miała dobrze rozwinięte rolnictwo, bogate mieszczaństwo, które korzystało z dobrego położenia na ważnych szlakach handlowych. Tutaj głównym centrum handlowo-finansowym był Lipsk. Tam mieliśmy banki holenderskie, niemieckie, włoskie, które dokonywały bardzo dużych operacji. Ten cały handel pobudzał rozwój manufaktur metalurgicznych i sukienniczych. Także słynna była saksońska porcelana, którą produkowano od 1710 roku w Dreźnie i Miśni. Sama Saksonia dysponowała dobrą armią, liczyła ona ponad 20 tysięcy żołnierzy. Nie była to jednak monarchia absolutna, jeśli chodzi o ustrój, gdyż nadal tam dość dużą siłę przebicia miała arystokracja na sejmikach, tak zwanych Landtagach. I ona wywierała znaczący wpływ na organ przyboczny króla, tak zwaną Tajną Radę. I chociaż August II chciał sprawować władzę absolutną, to nigdy takiej nie uzyskał. Sam wybór Augusta II łączył Saksonię i Rzeczpospolitą Unią Personalną. Tutaj mógł z tego wyjść ciekawy miks, ale okazało się, że niestety tak nie wyszło, dlatego iż te zbyt duże różnice doprowadziły tylko do nieufności polskiej szlachty. Szlachta z Rzeczypospolitej obawiała się absolutycznych dążeń nowego króla, a Saksończycy z kolei bali się przymusowej rekatolizacji, a było to państwo, przypomnijmy sobie, luterańskie. Sam August II był postacią dość ciekawą, z jednej strony ambitną, a z drugiej bardzo łatwo się poddawał nad wszelkimi pomysłami. Też bardzo łatwo przychodziło mu trwonienie pieniędzy, choćby na budowę pałaców, czy też zakup dzieł sztuki i rozrywki. Także miał liczne romanse. Istnieją dane, że niby miał około 360 dzieci, w tym tylko jedno legalne z żoną, ale możliwe, że te dane są trochę przesadzone, ale wiemy, że był bardzo kochliwy i miał dużo po prostu kochanek. Po objęciu tronu Rzeczypospolitej kontynuował dalej wojnę z Turcją, zakończoną pokojem w Karłowicach, o którym sobie wspominaliśmy przy bitwie pod Wiedniem. I w tej sytuacji władca postanowił zamiast Mołdawii zdobyć należące do Szwecji Inflanty. Miał tutaj taką samą intencję jak Sobieski, chciał jakiegoś dziedzicznego terenu, który później zapewni elekcję jego potomkom.
zawarł wtedy antyszwedzki sojusz z Danią i Rosją, które jednak nie wciągnął do tego wszystkiego Rzeczypospolitej, której szlachta i magnateria nie chciała kolejnej wojny, która mogła już całkowicie ich zrujnować, a także coraz bardziej podejrzliwie patrzyła na dążenia Augusta jakoby do monarchii absolutnej. Także szlachta nie chciała zawierać przymierza z Rosją, gdyż to wykluczało wtedy możliwość odbicia dawnych terenów. No i, w takiej sytuacji to tylko Saksonia prowadziła niby tą wojnę oficjalną. To mówimy teraz o Wielkiej Wojnie Północnej, o której mamy osobną lekcję i przebieg taki ze strony Rosji możemy sobie posłuchać na innej lekcji. Teraz będziemy mówić bardziej, jak to wyglądało z perspektywy państwa polsko-litewskiego. Sama wojna rozpoczęła się w roku 1700. Początkowo przebieg był niekorzystny dla koalicji. Karol XII, wtedy król Szwecji, zmusza Danię do wycofania się z wojny, pokonuje cara Piotra I nad Narwą i pokonuje Augusta II pod Rygą. Wtedy król chowa się na ziemiach Rzeczypospolitej. W pogoni za nim Szwedzi przekraczają granice i w ten sposób państwo polsko-litewskie, które nie bierze udziału w wojnie, formalnie oczywiście, staje się głównym terenem działań militarnych, co za tym idzie, ponosi zniszczenia wewnętrzne. W 1702 roku August II przegrywa w bitwie pod Kliszowem, wtedy prawie cała armia saska opuszcza Rzeczpospolitą. Możemy sobie to zapisać. 1700, bitwa pod Rygą. Bitwa pod Rygą. A 1702, bitwa pod Kliszowem. Bitwa pod Kliszowem. Okej. No i w tej sytuacji słabnie dalej pozycja króla, co wykorzystują magnaci i szlachta. Wcześniej nieufnie na niego patrzący powołują antysaską konfederację w Wielkopolsce, a następnie w Warszawie zawiązują konfederację generalną, która w 1704 roku detronizuje Augusta II, rozpoczyna okres bez królewia, mamy ponowną elekcję i zwycięża w niej Stanisław Leszczyński, którego popiera Karol XII, król Szwecji, i nowy król zostaje koronowany w 1705 roku w Warszawie. Pochodził on z magnackiej rodziny wielkopolskiej, no i jego decyzje były raczej podporządkowane Szwedom. Sam Stanisław Leszczyński trochę sympatyzował z Francją. Czyli 1704 rok, mamy detronizację. Detronizacja Augusta II. A 1705 mamy koronację Leszczyńskiego. W Polsce wybucha wtedy wojna domowa, gdyż zwolennicy Augusta II nie uznają tej detronizacji, zawiązują koalicję z Sandomierską, bo w Sandomierzu, stąd nazwa, szukają wsparcia, zwracają się do Rosji i podpisują w Narwie układy z carem Piotrem I. Rozpoczyna się ta wojna na nowo. W przeciągu kilku miesięcy dochodzi do mnóstwa starć. Szwedzi pokonują w nich wojska saskie i rosyjskie. Ostatecznie Karol II w 1706 roku zmusza Augusta II do zrzeczenia się korony i przez kolejne 3 lata formalnie królem jest Stanisław Leszczyński, jednak konfederaci sandomierscy, nie rezygnują z oporu, korzystają z poparcia cara Rosji, który występuje w roli gwaranta tej złotej szlacheckiej wolności, która jest zagrożona przez Szwedów, i nadal uznają Augusta II za swojego króla, pomimo że formalnie rządzi Stanisław Leszczyński. Karol XII, który dąży do rozstrzygnięcia szybkiego III wojny północnej, wyprawia się w 1709 na Ukrainę, no i tam dochodzi do rozstrzygającej bitwy pod Połtawą, w której o dziwo Szwedzi przegrywają wraz ze swoimi kozackimi posiłkami. Piotr I ich rozgramia, a król szwedzki chroni się w Turcji. No i zmienia się w ten sam sposób sytuacja w Rzeczypospolitej. W ciągu jednego roku zwolennicy Szwedów i samego Stanisława Leszczyńskiego zostają wyparci, August II wraca na tron.
ponownie próbuje narzucić Rzeczypospolitej tym razem już silniejszą władzę królewską, wprowadza armię saską. No i te dążenia absolutystyczne, ale także grabieże i rekwizycje, które dokonują wojska saskie na terenie RP, wywołują otwarty bunt szlachty i także ludności chłopskiej. Początkowo ma to miejsce w Małopolsce, później na innych ziemiach. Szlachta zawiązuje antykrólewską konfederację generalną w Tarnogrodzie w 1715 roku. Czyli może to sobie zapiszemy. 1709 mamy tą bitwę pod Połtawą. 1709, bitwa pod Połtawą. Także w 1706, tutaj trochę, może przeskoczymy, 1706 oficjalne zrzeszenie się korony przez Augusta II. Oficjalne zrzeczenie się korony. Nie będziemy pisać przez kogo, bo to wiadomo. No i 1709, powrót na tron. Powrót na tron. A 1715, Konfederacja Generalna w Tarnogrodzie. 1715, może napiszemy tak, Konfederacja Generalna w Tarnogrodzie. Okej, okay, mamy tą Konfederację Generalną w Tarnogrodzie. Poproszony car Piotr I jest proszony o mediację w sprawie rozstrzygnięcia całego konfliktu. Wojska rosyjskie w ten sposób wkraczają do Rzeczypospolitej i pod ich kontrolą w 1717 roku odbywa się jednodniowy Sejm, który przyjmuje ustalone przez carską dyplomację warunki pokoju między królem a szlachtą. Nazywany on jest także Sejmem Niemym, ponieważ w obawie przed jego zerwaniem, żeby ktoś nie krzyknął weto, nie dopuszczono nikogo do głosu poza samym lektorem, który czytał traktat i zgodnie z jego postanowieniami związek między Saksonią a Rzeczpospolitą miał mieć charakter tylko i wyłącznie już unii personalnej i zostały przekreślone plany króla, który chciał zmienić to na unię realną. Sascy ministrowie Augusta II nie mogli podejmować teraz decyzji w sprawach polsko-litewskich, a Polacy i Litwini w saskich. Władca był zobowiązany do wycofania wszystkich wojsk saskich z terenów RP. Ograniczono też zakres kompetencji hetmanów, odebrano im m.in. prawa do pobierania podatku na armię, podejmowania decyzji w sprawie liczebności wojsk, także zakazano im wykorzystywania ich w celach prywatnych, tych wojsk. Na Sejmie Niemym także uchwalono stały budżet państwa, który wynosił 10 milionów złotych, określono liczebność wojsk na 24 tysiące żołnierzy. Zauważam, jak to było mało w porównaniu do innych państw. Rosja wtedy liczyła nawet około 300 tysięcy, Austria 200 tysięcy, Prusy 140, a Rzeczpospolita, która także była olbrzymim jeszcze krajem, miała tylko 24 tysięcy żołnierzy, troszkę więcej niż malutka Saksonia. Postanowienia skarbowo te wojskowe Sejmu Niemego początkowo wydawały się jakieś reformatorskie, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie wzmacniały ten wadliwy ustrój Rzeczypospolitej i osłabiały cały kraj. Na przykład wojska wystawiono tylko kilkanaście tysięcy. Rzeczpospolita w tym momencie w praktyce była rozbrojona właśnie w porównaniu do sąsiadów, tak jak sobie mówiliśmy, a na początku XVIII wieku nasza armia liczyła jeszcze 36 tysięcy i była wtedy większa niż armia Prus czy Szwecji, a tylko troszkę mniejsza niż armia Habsburgów czy rosyjska, ale później następuje olbrzymie zwiększenie tych armii, no i Polska wtedy zostaje w tyle, gdyż jest nawet jej zakazane powiększanie tego stanu liczebnego. Zostajemy po prostu bardzo, bardzo, bardzo do tyłu i w zasadzie bez znaczenia. A mała liczebność wojsk właśnie nie wynikała z jakichś ograniczonych możliwości militarnych, bo rody magnackie nadal utrzymywały swoje prywatne, dość duże armie. Sam Hieronim Radziwiłł miał 6 tysięcy żołnierzy i 6 tysięcy kozaków. Znaczy też, to też żołnierze, ale tam się żołnierze regularni, tutaj kozacy. Ale brak reform i tak dalej nie leżały w interesie Rosji, nie pozwoliły Rzeczypospolitej się jakoś z tego wybronić, rozwijać. Czyli 1717 mamy Sejm Niemy. Sejm Niemy.
Wielka Wojna Północna kończy nam się w 1721 roku traktatem w Nystad. Już to jest po śmierci Karola XII. Inflanty, które wcześniej były Rzeczypospolitej kiedyś, starał się o nie August II, przypadły całkowicie Rosji. Też zajęła inne tereny, zyskała szeroki dostęp do Bałtyku. Prusy w 1720 roku odebrały Szwecji Szczecin wraz z ujściem do Odry. Tym samym utrwaliły swoją władzę stale na Pomorzu Zachodnim, a delegacji Rzeczypospolitej nawet nie zapraszano na obrady, mimo że wojna toczyła się prawie w większości na jej terenie. Świadczyło to o tym, o całkowitym odsunięciu, marginalizacji tego kraju. Wielka Wojna Północna zakończyła się utraceniem przez Szwecję pozycji mocarstwa, a jednocześnie wzrostem pozycji Rosji i tych Prus powoli, Prusy dążyły do potęgi. Sam August Mocny w okresie Wojny Północnej spowodował osłabienie znaczenia Rzeczypospolitej, czyli nie był dobrym władcą, ulegał wpływom zewnętrznym państw ościennych. Rosja i Prusy w 1720 roku zawarły porozumienie w Poczdamie, które miało dotrzymać dotychczasowe decyzje w sprawie ustroju polsko-litewskiego, czyli to państwo miało pozostać nadal w tej czarnej dziurze, byśmy powiedzieli, miało się nie rozwijać. Dodatkowo Prusy, Austria i Rosja w 1732 podpisały traktat, który przygotował rosyjski dyplomata von Loewenwold. Zapiszemy zaraz jego nazwisko, Loewenwold. To porozumienie nazywane także traktatem Trzech Czarnych Orłów, od oczywiście herbów tych państw, Rosji, Austrii i Prus, wszędzie były czarne orły. One, państwa zobowiązały się, żeby podczas wolnej elekcji Rzeczypospolitej narzucić własnego kandydata, księcia portugalskiego Emanuela. Ostatecznie zostało to zrealizowane, ale było to pierwsze porozumienie wszystkich trzech sąsiadów Rzeczypospolitej, żeby ją znacząco osłabić, czyli już przygotowują się powoli, wielkimi krokami zbliżają się rozbiory. Czyli 1720 mamy umowę w Poczdamie. Umowa w Poczdamie. Teraz sobie trochę przewiniemy. Umowa w Poczdamie. A 1732 traktat Trzech Czarnych Orłów. Orłów w nawiasie autorstwa tego von Loewenwolda. Okej. Okay. August II Mocny umiera w 1733 roku. A dlaczego właściwie August II był nazywany Mocnym? No to nie jest związane z jakąś jego siłą państwa, tylko po prostu z jego nieprzeciętną dość siłą fizyczną, krzepą w dłoniach. No, umieram w 1733 roku, zaczyna się okres bez królewia. No i początkowo miał być ten książę portugalski Emanuel, był wystosowany jako tron. Francuski, a to władca Ludwik XV, opowiadał się za swoim teściem Stanisławem Leszczyńskim. Tak, on się tam trochę wrzenił w francuską rodzinę królewską. No, kandydaturę tę popierała też zdecydowana większość magnatów i szlachty. Nawet jeśli wcześniej byli w zwalczających się ugrupowaniach, to teraz zjednoczyła ich obawa przed ingerencją państw ościennych. No i we wrześniu obwołana królem Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku. I mając silne poparcie magnaterii i szlachty, mieliśmy gwałtowny wzrost uczuć patriotycznych, nowy władca chciał przeprowadzić liczne reformy. Jednym z głównych jego doradców stał się PR, zakonnik, tak, zakonu PR-ów, Stanisław Konarski. Planowano stworzenie armii liczącej przynajmniej 100 tysięcy żołnierzy, usprawnienie całych prac Sejmu, zwrócono także uwagi na potrzeby mieszczaństwa i chłopów. No i te wszystkie reformy byłyby jednak niekorzystne dla interesów Austrii i Rosji, które w tej sytuacji zrezygnowały z popierania kandydatury Emanuela na rzecz trochę mniej ambitnego, ale zarazem mniej groźnego kandydata, syna księcia Fryderyka II Augusta, czyli Augusta III, znaczy taki przyjmie nazwę przy koronacji. Wojska rosyjskie i saskie wtedy zajmują Kraków, umożliwiają niewielkiej grupie przekupionej szlachty wybranie księcia saskiego i jego koronację na króla Augusta III Sasa, czy też Augusta III Wettina.
Leszczyński wycofuje się wtedy do Gdańska i tam Gdańsk oblegany przez siły rosyjskie bezskutecznie czeka na francuskie wsparcie. Pomoc jednak nie przychodzi, Leszczyński musi opuścić kraj. Francja co prawda wypowiada wtedy wojnę Austrii o sukcesję polską w latach 1733-1735, ale interesowało jej to raczej zdobycie terenów Rzeszy i we Włoszech niż interes Polski. No i po uzyskaniu zgody od cesarza Habsburgów na przyłączenie księstwa Lotaryngii do Francji, król odstępuje od całej sprawy. Tymczasem w kraju, w Dzikowie pod Sandomierzem, zawiązuje się Konfederacja Zwolenników Leszczyńskiego i jej celem była obrona niezależności Rzeczypospolitej pod względem politycznym. Konfederaci jednak zostają rozbici przez wojska interwencyjne, tutaj głównie rosyjskie. W 1736 roku Sejm ostatecznie zatwierdza koronację Augusta III narzuconą. No i był to jedyny Sejm za panowania Augusta III, który zakończył się w ogóle podjęciem jakichkolwiek uchwał. Niemal później jego 30-letnie rządy, prawie 30-letnie, Sejm był wtedy sparaliżowany, nie podjęto żadnych uchwał, wszystkie były prawie zrywane. Sam władca był w całkowitej niemocy. Prawie całkowicie ustała właśnie działalność tego Sejmu. Zrywane były obrady przy pomocy oczywiście liberum veto, przedłużano je w jakieś ciągłe debaty, draczono się o nic. To były takie cechy charakterystyczne, jeśli chodzi o ten okres. Obce mocarstwa przekupywały niektórych posłów Rzeczypospolitej, dając im olbrzymie pieniądze za to, żeby mogli po prostu zachować chaos w tych najwyższych władzach. No także wkrótce po objęciu tronu August III, po objęciu tronu przez Augusta III spośród magnaterii wyłoniły się dwie grupy rodów, tak zwanych konterii dworskich, i one zaczęły dążyć do przejęcia kontroli nad całym państwem. Jednym z nich była rodzina Czartoryskich, którą nazywamy familią, to tak fajnie brzmi, bardzo mafijnie. Do niej należy Stanisław Poniatowski, biskup krakowski, kanclerz koronny Andrzej Załuski. Byli oni opłacani przez dwór rosyjski i realizowali jego politykę. Z kolei drugim ugrupowaniem było finansowane przez Francję Stronnictwo Potockich. Tam należeli Branicy, Radziwiłłowie, Sapiechowie i Ogińscy. I oba te stronnictwa rywalizowały ze sobą i starały się zrobić wszystko, aby konkurenci po prostu tej władzy nie przejęli. I gdy Czartoryscy w 1744 roku, zresztą ze zgodą Rosji i Austrii, zaproponowali reformę ustroju, zniesienie liberum veto, zwiększenie liczebności wojska do 100 tysięcy, Potoccy zerwali Sejm. Wszystko było właśnie tylko w kwestii, żeby nie pozwolić dojść drugiej grupie do władzy. Z kolei w następnych latach Potoccy proponowali jakieś reformy, no i Czartoryscy też zrywali obrady. Czyli widzimy, że nawet jak były sensowne reformy proponowane, to zrywano Sejm tylko po to, żeby druga opcja nie doszła do władzy. No to jest oczywiście całkowicie żałosnym przykładem, jak to w Polsce się wtedy działo. No, państwo było w całkowicie było osłabione. Ale jednocześnie szlachta uznała słabość państwa paradoksalnie za jego najlepszą ochronę. Sądzili, że skoro Rzeczpospolita nie zagraża sąsiadom, to także jej nikt nie zagrozi, bo po co? A w razie agresji przyjdą jej z pomocą jakieś państwa zainteresowane utrzymaniem równowagi sił w Europie i wtedy zaczęto głosić zasadę: Polska nie rządem stoi, a więc brak silnej władzy uznawano właśnie za największą zaletę, co jest oczywiście bardzo głupie. Wtedy też pojawiło się powiedzenie: za króla sasa jedz, pij, popuszczaj pasa, ale nie wiązało się to może z dużym dobrobytem, ale po prostu z obojętnością szlachty na sytuację polityczną i w zasadzie wtedy na ciągłych zabawach i tak dalej, niż skupieniu się na jakimś reformowaniu państwa. Jeśli chodzi o gospodarkę w tamtych czasach saskich, Wielka Wojna Północna oczywiście całkowicie rujnuje znowu tereny Rzeczypospolitej, wybuchają epidemie, ogromne zniszczenia w kraju, dochodzi do katastrofy ekonomicznej, liczba ludności zmniejsza się około 25%, spada wydajność rolnictwa, mamy już niskiej jakości pracę chłopów, mało efektywną, zwiększano wymiar pańszczyzny, to co tylko powodowało jeszcze gorsze skutki i powstawało coraz większe rozwarstwienie społeczeństwa. Mieliśmy coraz bogatszych magnatów i coraz biedniejszych
chłopów, a także coraz biedniejszych niektórych szlachciców. Po zakończeniu tej wojny północnej właściciele ziemscy szukali jakiejś możliwości wyjścia z tego kryzysu, z tej depresji. Czasem podnosili po prostu wymiar pańszczyzny, zmuszali chłopów do kupna alkoholu i nawet sprzedawali czy zastawiali jakieś swoje ziemie. No a czasem wprowadzali coś innego, mianowicie w nielicznych majątkach wprowadzono tak zwane nowe zmiany. One się wiązały ze zmianą pańszczyzny na czynsz, wprowadzeniem nowych roślin uprawnych, takich jak na przykład ziemniaki i rzepak, czy też rozwinięcie w Wielkopolsce hodowli owiec, to jest ciekawe, na większą skalę. Sprowadzano także osadników z Europy Zachodniej, m.in. Olenderów z Holandii i Bamberów z Bambergu, tak wtedy mówiliśmy Olenderów, i z nimi zawierano umowy czynszowe. Oni przywozili ze sobą nowe rodzaje narzędzi, metody upraw, no i mieli już jakiś ze sobą kapitał. Niektórzy magnaci nawet, którzy dążyli do samowystarczalności swoich majątków, zakładali wtedy manufaktury. One stanowiły z kolei źródło dochodów, ale też i pracy. Ściągano specjalistów z zachodu, którzy mieli to nadzorować, ale siłą roboczą byli oczywiście chłopi, którzy w ten sposób odpracowywali pańszczyznę. Miasta w tym okresie znajdowały się w stanie rozpadu i upadku. Zaledwie kilka z nich tak naprawdę utrzymało swoje znaczenie, w tym oczywiście Warszawa czy Kraków, Gdańsk, ale także kilka miast prywatnych, na przykład Stanisławów, który należał do Potockich, Leszno, które należało do Leszczyńskich, czy Białystok, który należał do Branickich. Tak, to wszystko były prywatne miasta, mieliśmy coś takiego w Polsce. To jest bardzo ciekawe zjawisko, prywatne miasta. Tutaj rozwijało się także sukiennictwo i włókiennictwo w Wielkopolsce i dzięki temu tam Poznań jeszcze się jakoś trzymał. Gdybyśmy mieli ocenić całe czasy saskie, były one w zasadzie jednym z głównych przyczyn upadku Rzeczypospolitej. Nie prowadzono żadnych reform, które mogły jeszcze uratować kraj. Jeszcze wszystko było do uratowania przed zaborcami. Mieliśmy tam rozrzutność, rozpustę, korupcję, a co najgorsze egoizm elit, które były trochę zdemoralizowane społecznie, dbały tylko o swoje interesy i mieliśmy taką, to była taka norma, jeśli chodzi o życie wyższych warstw społeczeństwa, tej magnaterii. Szlachta z kolei z jednej strony sprzeciwiała się absolutycznym żądaniom, broniła złotej wolności, a z drugiej była przekupna, co było trochę żałosne, taka hipokryzja. Sąsiedzi mogli ingerować w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej, zmniejszono tą liczebność armii, zanikał duch bojowy w ogóle wojsk polskich, które właśnie powoli traciły troszeczkę tego ducha patriotycznego. No i po śmierci Augusta III okazało się także, że nie ma wykształconych i kompetentnych ludzi w Rzeczypospolitej w zakresie polityki światowej, nie ma takich dyplomatów, dlatego, bo za panowania Wettinów placówki dyplomatyczne obejmowali Sasi i tak jak Sasi się wynieśli, zabrali ze sobą swoich urzędników. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że było ciekawie, no i do usłyszenia na następnej lekcji. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.